Hello, witam się z Wami ponownie. Ponownie z tego względu, że przed chwilą nagrywałam, rozgadałam się, nagrywałam, a tu po prostu się okazało, że to nie zostało nagrane. Ja czasem tak jakoś wychodzi mi, że nagrywam, a później tego nie ma nagranego. Nie wiem, o co chodzi. W każdym razie mam dzisiaj niedziela, jest godzina prawie w pół do 12. I co? Planów szczególnych żadnych nie mamy. Poza tym, że później o godzinie gdzieś po trzeciej mam nadzieję, że to będzie nadal aktualne, to jesteśmy umówieni z Marcinem i z Alankiem pojedziemy na, tam na fasztę i tam do centrum może akurat... Ala, zostaw to! Do centrum, także może akurat uda mi się coś kupić w końcu, jeśli w ogóle jeszcze coś jest, ale nie. Poza tym, Alanku, mama mówi, żebyś nie zabierał tego telefonu, bo mamie wpiszesz kod i mamunia już nie będzie mogła go włączyć. Rozumiesz? No, ma. Także właśnie taki jest plan, że później się wybierzemy, spotkamy się, więc... Więc taki jest plan. Poza tym miałam właśnie iść do sklepu, zrobić zakupy i obiad ugotować, ale teraz co w sumie, i tak chyba, nie wiem, nie zdążyłabym ugotować obiadu. Tak bym nie zdążyła ugotować obiadu, pójść do sklepu, zrobić zakupy i ugotować obiadu, więc chyba po prostu może coś tam zjemy. Chyba po prostu później coś tam zjemy może. Tam w centrum albo po prostu tam zakupy zrobimy i później coś ugotujemy. Także taki jest plan, na razie lenistwo jak przez ostatni dzień. Alanek dopiero do przedszkola idzie w czwartek, więc jeszcze mamunia musi się troszkę z dzieciątkiem pomęczyć w domku, tak? Z tym małym łobuzem. I co? I co? Usłyszymy się później. Będzie. No jakieś tam zakupy pójdę małe, chociaż widzę, że szału jednak nie ma w tym roku, przynajmniej teraz, ale chyba już nie będzie, bo już czas mija. Zgrzałam się, jak nie wiem, ludzi jest dużo, myślałam, że będzie mało, bo jest do 5:15, już jest przed 4:00, a jednak dużo mimo wszystko ludzi jest, także za chwilę Marcin przyjdzie i pójdę trochę się rozglądnąć, tam ciekawego jest do kupienia. No tam idzie. Żeby nie było, że w tym niezdrowym. Trzeba ten. Jak to się nazywa? Jak w kolejce stoisz, to musisz najpierw kanapki z domu wziąć. Bo za tym podsumowujący przeraża. Kiepskie. Nic ciekawego nie mam. Także naprawdę żenada w tym roku. Poruszy drobny śnieżek. Teraz idziemy do sklepu spożywczego na zakupy spożywcze. No, chciałaś to ukryć w tej nicy i nie udało mi się, bo już rozdobyć. Ja chciałam, wiesz, tak. Chciałam niespodziankę zrobić. Ja się budzę, ty jesteś. Że budzę się. No. Nie wymyślaj, że lubisz. Ty tylko jedne papki akceptujesz. Kolejki, czy zazwyczaisz? Gdzie tam kolejki są?
Dzień ciężki. Bo nie zawsze bardzo. Jedno, co? No, a jeszcze co? Jeszcze oksodo. A to może bardziej nie wiem, czy czerwony ten? To czerwony bardziej. Mama. Co? To wszystko podsumowując, co? No jest takie. Które to? I wszystkie to twarde jest. No weź to będzie. Personal till kassa 4. Marchewki mamy, ale... Marchewki nie ma w domu już. Ten worek? Nie, to nic. Nie wiem, taki ładniejszy. To jest jakieś poduszki, jak wyszacie, bo to jest narysowane jako niby pościel, ale i poduszki, to jest może taki... No to jest może pościel, bardzo. Pościel, taka materia, taki zamszowa miła. Chciałby się, Lasiu. Sam z jednego sklepu spożywczego idziemy do następnego, bo mąż mój kochany majsterowany teraz będzie można dać spacery po każdym sklepie spożywczym, tak jak on lubi, po wszystkich możliwych. Przestań. No. Rozumiem po sklepach jakichś kosmetycznych albo z cichami, ale po spożywczych to daje spokój. Ja lubię po spożywczych, ty lubisz po kosmetycznych. No. Także takie rewele. Późna godzina, ciemno jest. Tak mnie gdzieś po 6. Autobus przed chwilą, musimy czekać pół godziny na następny. Takie rewele. Niecałe. Pustki wszędzie, ale wielkie napisy rea. Tylko szkoda, że nic ciekawego na tej wyprzedaży nie ma. Ani jednej, ani drugiej, ani trzeciej. Większe są napisy widoczne, że są promocje niż promocje same. Nic ciekawego. Nie ogarnęwszy kawy, nim się napiłam. Się tylko jedną piłam kawę. Co? Gdzieś tam twój soczek jest. Czemu to ma wszystko w kieszeni? Także po prostu... takie ciekawości, nudności. I trochę mi to znikło, no to znika. Już teraz z każdym dniem mam coraz mniej, więc chyba do lekarza nie pójdę, czy to jest sens. Jak mi dowiesz. Po prostu już jest mało. Jeszcze nie coraz mniej. Minut, nie jest źle. Handel z terminalem. 9. Ciemno i głucho wszędzie. I co to będzie? I już jesteśmy koło domu. Idziemy, niby jest minus 7 stopni chyba. A wczoraj było w Polsce minus 14. U mojej mamy, którą wydałam. To chyba w dzień, nie wiem, czy nie w dzień. Także nie jest jeszcze tak źle u nas. Na to wyglądam. Idziemy do domu, już chyba godzina 7. Około 7. Pół do 7, no tak, no. Długo nas w sumie nie było. Hello! Więc my już jesteśmy w domu, dotarliśmy dopiero z 15:07. Także długo nas nie było, ale ogólnie... Tak jak ja to mówiłam, nic ciekawego nie było, żadnych ciekawych sprzedaży nie ma, chcąc, nie chcąc to nawet nie było za bardzo co kupić, więc tak szybko pokażę co kupiłam. Z tych akurat rzeczy co kupiłam jestem zadowolona.
Więc tak, pierwsza rzecz, jaką kupiłam, to jest taki ładny naszyjnik bordowy w sklepie H&M, go kupiłam. I on kosztował tylko 30 koron. Następna rzecz to jest również... a tutaj obok mnie żółw ninja, tak? Następna rzecz to jest też taki ładny, fajny naszyjnik w takim kolorze miętowym. I on kosztował też tylko 30 koron, także bardzo fajne. Opłacało się kupować te naszyjniki. Kolejna rzecz też jest taki bardzo fajny naszyjnik. On jest taki w kolorze takiego różowego z jakby złota. Też fajny, bardzo ładny. I on kosztował 50 koron. Był z nich wszystkich najdroższy. Kolejna rzecz, jaką kupiłam, to jest Real Technique. Gąbeczka do twarzy, którą już dawno miałam kupić, się zbierałam je, ale jakoś jej nie kupowałam i w końcu ją kupiłam. Następnie kupiłam jeszcze pary majtek. Ta jedna z nich kosztowała 30 koron i dwie pary steników, to są podwójne i one kosztowały te dwa tylko 70 chyba 5 koron. I to jest tyle moich zakupów. Także, tak jak mówiłam, nic ciekawego nie było. Także w tym roku promocje naprawdę sprzedaże są kiepskie. Może chodzi, jeśli chodzi o jakieś inne rzeczy, nie do ubrania, jakieś meblowe czy jakieś sprzętowe, to może jakieś fajne są, nie wiem, bo nie patrzyłam, nie kupowałam, ale jeśli chodzi o takie rzeczy, to nic ciekawego nie ma. Coś mnie brzuch rozbolał chyba po tym zdrowym McDonaldzie. Także to tyle moich zakupów. Nie poszalałam, bo nie było, mówię, nic ciekawego. I co? Kawy mi się trochę chce. Nie wiem, czy kawę sobie zrobić, czy herbatę sobie nie zrobię. A Alana kupi sobie kolejny co sprzęt z żółwi ninja. Oddawaj to. Nie wolno mamie grzebać w torebce. Pokaż, co kupiłeś. Miałeś kiedyś taki zielony z mieczem, a teraz masz ten. Żółwie ninja mi chodzi, a nie o mambę. A teraz masz to. To! Teraz mam candies. Mhm, ty całe życie masz candies. No, także to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy vlog. Myślę, że za niedługo, znaczy nie, myślę, że o godzinie 10, bo 10 powinienem być na moim kanale, więc trzymajcie się ciepło i jak zwykle... Ja mam szary! No, i jak zwykle do zobaczenia w następnym, pa!